No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek Red Dead. Włączy się zapisywanie? Tak. Red Dead Redemption 2 na moim kanale. Zapraszam do oglądania. No cóż, w rejestrze zadań nie ma aktualnie nic takiego ciekawego, co by mnie interesowało. Albo może z mojej perspektywy tylko nie ma niczego ciekawego. Może wy tutaj coś widzicie fajnego? Hodowla świnia Berdinów, sklep wielobranżowy w Strawberry można się włamać. Pewnie z czasem to zrobię, ale na ten. Dlaczego mi to wszystko tu miga? Okej. Bardzo dziwne. Dutch von der Linde, czy Bill Williamson? Bill chce z tobą porozmawiać. Dobra, idziemy do Billa. Nie lubię Dutcha, więc niestety, ale musimy się zająć Billem. Taki mam plan na dzień dzisiejszy. Zobaczmy w ogóle, co to. O, przestało migać, jak tu podszedłem. Dziwne. Może chodzi o to, że ja musiałem. Albo na ryby idziemy? Nie, ryby na razie łowiłem. Chodźcie do tego Billa. Ty, tam jest jeszcze Jose. Good morning, Arthur. Hello. Cześć, mały. Dobrze, no podejdźmy tam. Jose. Jose to były generalnie napady, także. Może ma jakieś informacje odnośnie tej dziewczyny. Dobrze, no to już idziemy. Bo to wygląda tak, jakby się chłopak chciał w tym momencie wyprowadzić. What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if I'm serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. No dobra, ty no. Okay, I suppose. It's worth taking a look at least. I'm gonna be performing. I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. So, Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this I one. hope so. A czy mi się wydaje, że nie Mr. będzie Morgan. warte, ale. Aha. Herr Strauss? That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, no, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead. Ty, no nie As a poznałbym ją, distraction. zobaczcie. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small Jak. bank in a little town. Nothing that big in way of security. Jaka We just elegancka need to bring you along kobieta. as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Aczkolwiek z drugiej strony, Follow me. czemu ja się dziwię? Czemu ja się dziwię, co? O, i w ogóle zobaczcie, że mam inne ubranie. Ale to nie ja ubierałem, wiecie? To tak jakby Artur sobie wybrał. O, tutaj jakaś babeczka stoi na czatach. Ale ty. A dobra. Tell me again about this big can't go wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done.
What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Nita should work. Once he's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the Vault Man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them Gray Boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. We got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. To się naprawdę źle skończy. Can't believe you got me going back to Valentine. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups, dealt with some O'Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up, I'm the prize idiot. Well, Bill, I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. One mistake, and I'll never live it down. What do you need? Pat on the back? A medal? Just know, I got the lead on this one. We'll see about that, once things get going. To prawda, zobaczymy, czy się nic nie spierdzieli. So, thinking this through. You rob Cornwall's train. We shoot a heap of his men in Valentine. We rob his stagecoach. This is just dawning on you now? And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. A może po prostu na starość zmądrzałem. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Oj, żebyś się nie zdziwił. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. Co to za głupia muzyczka, jakaś taka delikatna w tle, że ja praktycznie tylko basy słyszę. Bo ja mam tą muzykę tak na cicho ustawioną, ale przynajmniej tak mi się wydaje, poczekajcie. Bo niby, czekaj, muzyka, dźwięk, opóźnienie, nie no, głośność muzyki mam na maksa w sumie, ale dziwne. Dobra, Bill, porozmawiaj coś tam. We need to move quick once we're in Valentine. I'm sure they ain't forgotten us. Of course! In and out! Dutch is gonna love this. Dutchowi się spodoba, jeżeli będzie miał hajs odpowiedni. Szkoda, że nie ma takiej... znaczy, może w późniejszym etapie gry tak będzie, że ja będę swobodnie mógł do każdego miasteczka wjeżdżać. No bo teraz na przykład jak nabruździmy znowu w Valentine, to wydaje mi się, że będzie dupa, nie? Nie dość, że i tak już mnie tutaj poszukują. Keep it down now. We're here. Teoretycznie nic się nie dzieje, więc może i faktycznie mógłbym tutaj wjechać. Ale po tym napadzie na bank to już na pewno nie będę mógł wjeżdżać.
Teraz pytanie, czy nas stróże prawa o ten rozpoznają, czy nie? Karabinek powtarzalny, Lancaster, czterotaktowy wezmę i tutaj wezmę dubeltóweczkę może. Już sobie przygotuję tutaj, żeby nie było zdziwienia, jak wiecie, zacznie się robić gorąco, a ja nagle nie będę miał karabinów. Znaczy, i tak generalnie będę... Siema, siema. I tak będę działał normalnie tutaj swoimi rewolwerami, ale... Okay. Let's leave the horses here off the main drag. Okay. All right, gentlemen. Here we are. Okay. Get ready. A tu jest szeryf jeszcze. Karen? Go to work. Of course. Najlepsze jest to. Keep it cool and follow me, fellas. Najlepsze jest to, że stary nawet takiego. To był tylko wstępny plan moim zdaniem, nie? Taki główny plan od A do Z, jak jesteśmy przyzwyczajeni. So we never decided. Is it lost little girl you want or the drunken harlot? Ladasznica. Of course you know I like the harlot. You're the only one. You're a bunch of filthy sinners and the heartbreakers, a lot of you. Now where is he? If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. I teraz najlepsze jest to, że tak, Arthur zrobił kompendium Springfield. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's got him reeled in. You don't know me. All stuck up in here. Not so goddamn stuck up last night. Oh, sorry. Just between us. I've never seen this woman in my life. Get your goddamn hands up. Go. This is a goddamn robbery. Nobody move. I'm still wearing up. Nobody move. Don't make us hurt you. Here, unlock the door. Dobra. Okay, the door's unlocked. Dobra, drzwi do kasjera, to tam. Tu, 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 tu. Who's got the vault? Cause it ain't me. Oh, you think we're here? Come on. Open the goddamn vault! Open it! Jak otworzy, to go pobijemy. How's it looking? Are you in? Nearly. This son of a bitch needs to get a move on. Okay. Okay. Get a move on. Dobra, elegancko, ale teraz tak. Zanim coś zrobi... Tutaj nie możemy nic wziąć. Ty, on nie może normalnie tutaj zamknąć. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. I'm in! Someone come make sure the suit behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now! The manager does that. No nie mogę nic zrobić, nie. Damn it! Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Włam się do sejfu. Gonna have to blow them. Nie, nie, okay. Nie. We gotta move before they blow. Nie. The law will be all over us. Now you shut the hell up and be still. Jasna dupa, to nie chodziło. Ja nie wiedziałem, że za chwilę będę miał wybór. Ja pierdzielę, chciałem spróbować złamać szyfr. Boys, you need to move this along.
watch him there. Don't worry. I see him. Come on, come on. No i co? I teraz nie wiem, czy ja mam tam wejść. Dobra. Ograb. Bo zastanawiałem się, czy kaskadowo to pójdzie, czy nie. Stary, nie gadaj, że tyle hajsu zebrałem. How's it looking there? No wygląda to dobrze. Don't count your chickens just yet. Jakieś obligacje by się jeszcze przydały. Hurry! We seem to have some company. Last one. Good. We gotta move. Dobra, spadamy. Shit. Hurry up. I heard. Go on. Kurde, no. We got the place surrounded. Assuming folk ain't dead in there, you won't swing. I said, come out now. What do we do? I don't know. Give me a second. If the shooting starts, you're all dead. I'll go. Follow me. What are you, insane? Probably. Don't shoot. Don't shoot him. I made a terrible mistake. Get out of there, miss. Sorry. Come on. Let it go right out. Right behind you. We're shooting our way out. No spadaj! Ależ dobre uchwycenie tego. Dobra, spadamy. Up on the balcony! You see him? Take that fast! Dobra, spadamy do... Konie. Ależ pięknie. Dobra, lecimy. Kurde, zaczekaj, aż gang wsiądzie na konie. No to wsiadać. God damn it. Spadamy. Dobra, ja mam nadzieję, że nam się panowie uda i panie. A co, ja mam prowadzić, czy co? Czy o co chodzi? Żywy lub martwy. Oni tam lecą. Dobra. Dobra, bo pewnie oskryptowane to wszystko jest. Pięknie. Teraz tak. Tytoń. Pięknie. Przeładuj. Na razie po lewej stronie jeszcze są. I po prawej.
czy mi się uda? Nie wiem. Poszło. Dobra, słyszę pociąg, więc pewnie polecimy za pociąg. Będziemy bezpieczni. Dobra, jest git. Smacznej kawusi. I think we lost him. Thank you, gentlemen. That was... Stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Still, this you. Is a very good take. No, bardzo dobry łup, jakby nie było. Even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed! Okay. Dobra, ile hajsu tak naprawdę zyskaliśmy, pani Downs? Jedź na rancho Downsów. Aha, dobra. Odzyskać te pieniądze. No i wiecie co jest? Wiecie co jest? Pewnie pojadę tam na te rancho. I będzie jedno z wyborów takich, które zadecydują o moim losie. Dlaczego? Dlatego, że mam przy sobie sporo gotówki, nie? Mam przy sobie sporo gotówki i okaże się, że, nie wiem, syn jest na przykład chory, żona nie ma pieniędzy. No to jest pewne. Ja będę miał do wyboru albo spłacić jej dług ze swoich pieniędzy i na przykład z $1000, które ukradłem tam w banku i które mi przysługują, 900 oddam w ramach jej długu, albo będę musiał, nie wiem, zrobić bardzo złe rzeczy, nie? Nie wiem, zaraz zobaczymy, ale... Gra... Red Dead Redemption 2 jest o tyle taką ciekawą grą z mojej perspektywy, że strasznie działa na naszą moralność, bo są osoby, które powiedzmy lubią działać, wiadomo, to jest gra. Nie można przywiązywać wagi do rzeczy, które tu się robi, bo w życiu realnym nikt by tego nie zrobił, tak? I są osoby, które w 100% tak jakby trzymają się tej wersji i robią tutaj same złe rzeczy, mając po prostu na względzie fakt, że to jest gra i tutaj no co? No co się stanie, że on będzie tutaj bardzo złym człowiekiem? No nic, nie? No, ale... Ale na przykład są osoby, które gdzieś tam... Poklep. Oczywiście, że z pieskiem można się pobawić tutaj. Poklepać go. No, ale są osoby, takie jak ja na przykład, że w każdym momencie mojej tutaj egzystencji growej, gdy robię coś złego, to się z tym źle cholera czuję, nie? I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself. And don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Mm-hmm.
zaczynają mnie nienawidzić w tej tutaj krainie. A ciekawe, czy też wątek z moją narzeczoną dawną, znaczy narzeczoną dziewczyną, się jeszcze pokaże. Ach, te widoki, ja pierdzielę. Uwielbiam. Naprawdę żal, że ta gra nie sprzedała się w większych nakładach. Jak widziałem gdzieś porównanie, wspominałem chyba o tym na początku serii, jak gdzieś tam widziałem porównanie sprzedanych kopii względem GTA 5, to jest naprawdę od przydział gangu 10, twój przydział 2700. To chyba to jest ten napad na bank, o którym mówił jeden z widzów tutaj, Oskar. Będzie mnie stać na wszystko. Dobrze. To ulepszamy wszystko. Ulepszamy wszystko, mamy od cholera od cholery możliwości. Nie. Na razie z tobą nie gadam. Idę oddać tutaj ten dług. Tam jaka... Ty, czekajcie, pójdę tam, bo ona tak fajnie. Evening, Arthur. How are you doing, Molly? Fine. Fed up of moving all the time. Yep, just the way it is. Zauważyliście, że wszystkie tutaj te dziewczyny w obozie mają strasznie duże donice? Znaczy, nie żeby coś, nie, ale... Kurde. Takie dziwne trochę. Chwila. Pomóż gang. 4500, dobra, daj pieniądze. Albo nie, dobra. No, nie, dobra. Zrobimy to tak. Zrobimy 4 dolary. Przekażemy. Żeby nie było. Teraz jeszcze tak, księga rachunkowa. Nie to. Księga rachunkowa, ja chciałem. A, dobra. Ulepszymy na maksa obóz. W tym momencie gdzieś tam będzie osiągnięcie. Okej, to mamy na maksa. To mamy na maksa. Tutaj, siła ognia. Kup. Dobra. W moim wozie, namiocie została zwiększona i fantastycznie, tu zabawmy się. Też kupię. Chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał na maksa ulepszony obóz. Gdzieś tam mam od groma tych pieniędzy, a wiadomo, że... 240. Stanowisko dla koni. Bierzemy. Przywołaj swojego lub zyskaj szybki dostęp do koni ze stajni. Okej. Kurnik. Ten gulasz Pearsona, to ja w ogóle tego nie jem, nie? Chyba błąd popełnią. Za każdym razem, kiedy jestem tutaj w obozie, to powinienem się najeść tego gulaszu. Tak mi się wydaje. Łódź obozowa. Proszę bardzo. Mówię, mam od groma tych pieniążków. Nie chcę w 100% w siebie inwestować. Chociaż powinienem zawsze być na pierwszym miejscu. Aczkolwiek tutaj... A! Już chyba mam na maksa ulepszone. Tu nic nie ma, co już mamy? Chyba tak, chyba... chyba mamy już wszystko na maksa ulepszone. Tak. Czyli za chwilę powinienem gdzieś tam osiągnięcie do ten ogarnąć. Dobrze, 29 minut. Idealnie się złożyło. Jeszcze zjedzmy sobie tutaj ten gulasz. Bo może to będzie nasz
ostatni gulasz. Czekaj, tu jest. O, dokładnie, Podrawka. Panie Podrawka! Zobaczymy, co nam to da. Proszę. To jest ta ulepszona niby Podrawka. Dobra, zjedz, zjedz. Na pewno zwiększa mi zasoby mojej, mojego skupienia. Ale... Co my w ogóle tu mamy jeszcze do zrobienia? No mamy to zadanie Dacza. I z takich ważniejszych chyba nic, nie? Zobaczmy jeszcze, oddalmy. O, tu jest coś. John Marston. Nie pamiętam, które to było. Tu mamy uroki tytoniu. Dacz polecił ci się spotkać z Jose i Seanem. Dobra, czyli do Jose można polecieć. Co jeszcze można tutaj zrobić? Wydaje mi się, że ci rewolwerowcy nie do końca są porobieni, nie? Tutaj może coś by było, bo mamy nieodkryte. Ewentualnie tutaj, bo jest od groma jeszcze mapy nieodkrytej. No nic. Chyba najszybciej zrobimy to zadanie z Dutchem. Ale to już w następnym odcinku. Tu nie będziemy się tym w żaden sposób nawet zajmować. Dobra. Zapraszam na następne odcinki. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie komentarz, zostawcie łapeczkę. Będzie mi bardzo miło. I widzimy się w następnym odcinku. Ozdro, Szeweral. Hej, hej.